Witam Was serdecznie. O czym chcemy Wam dzisiaj powiedzieć? Ja zacznę, zaraz się przedstawimy. Zacznę od tego, że chcemy Wam powiedzieć o tym, jak się wydaje gry, dlaczego wydaje się gry w taki sposób, a nie inaczej, dlaczego my mówimy Wiedźminie, a nie CD Projekt, tak? Albo dlaczego CD Projekt to my, albo dlaczego oni to my, jak to działa. I kolejną rzecz powiem Wam, jak działa aplikacja dystrybucji gier cyfrowych od strony dewowej. Opowiem o tym ja, ponieważ byłem deweloperem przez wiele lat. A potem Łukasz opowie o naszej infrastrukturze, czyli o tym mięsie, które Was interesuje. Jak zwykle skończę. Tak. Ja zacznę, on skończy. Najpierw może się przedstawmy. Ja jestem ten po lewej. Ja jestem ten po prawej, Łukasz Buczyński, miło mi Was poznać. Tak, ja jestem Maciej Udarkiewicz, jestem producentem GOGA, odpowiadam za całą strefę IT oraz dev w GOGU. Tak jak mówiłem, Łukasz Buczyński, szef działu IT, odpowiedzialny za całą infrastrukturę. Dobra, bardzo krótki skrót, kim jesteśmy? Ja mam do Was pytanie, kto wie, co to jest GOG? Ręka do góry. Okej, okay. Martwi mnie, to zawsze jest tak samo, a zawsze mam opinię, że przychodzę do ludzi, którzy nie wiedzą, czym jest GOG. Dobra, kto wie, co to jest CD Projekt? To jest pytanie oczywiste, dobra. I teraz pytanie najtrudniejsze, kto wie, co to jest Wiedźmin? Co to jest Wiedźmin? Dobra, to idziemy dalej. Kto grał Wiedźmina trzeciego? Technika się okrzyczała. Dobra, kto skończy Wiedźmina trzeciego? Jejku. Świetnie. Świetnie. A kto skończy Wiedźmina trzeciego na platformie GOG? Albo kto kupił Wiedźmina w pudełku? Tak. Tak, szukam ludzi, którzy kochają GOGa i kochają Wiedźmina. Dzięki. Dobra, to bardzo szybko powiem wam, czym zajmuje się GOG. GOG zajmuje się dystrybucją gier cyfrowych, czyli my sprzedajemy gry, które tworzy ktoś inny. I dlaczego mówimy o Wiedźminie? Bo Wiedźmin to jest wyjątek w naszym biznesie. To jest gra, która została stworzona, powiedzmy, przez nas, ponieważ jesteśmy częścią CD Projektu. Tak? GOG to jest spółka siostrzana CD Projektu. Razem pracujemy nad projektami, razem wydajemy gry. I GOG jako jedyna platforma dystrybucji cyfrowej była odpowiedzialna za wydanie Wiedźmina pudełkowego. Dlatego to ostatnie pytanie jest bardzo mocno łączące wszystkie te światy. Tak? Czyli Wiedźmin przez pudełka trafił na PC-ty tylko i wyłącznie przez platformę GOG, o której dzisiaj Wam opowiemy. I teraz tak, po kolei. Ja Wam powiem na początku, co to jest GOG i dlaczego ta platforma działa, jak ona działa. A na końcu Łukasz powie, jak działa infrastruktura GOGa. Zaczynamy. Albo nie. Zaczynamy. Dlaczego w ogóle stworzyliśmy, dlaczego my mówimy o GOGu, znaczy dlaczego my mówimy o CD Projekcie i dlaczego GOG? GOG to jest platforma dystrybucji cyfrowej. I wielu z Was tutaj, tak samo jak ja, jest ludźmi, którzy mają ponad 30 lat i pamiętają, że kiedyś w gry grało się inaczej. Kiedyś nie było platform dystrybucji cyfrowej, tylko grę się skądś dostawało, potem się ją gdzieś skądś ściągało, tak? Były takie etapy w świecie internetu. Pomijmy jakby legalność tych interesów, ale tak kiedyś działał świat, szczególnie Polska, na pewno strona wschodnia. Grę się ściągało, tak? I potem był wielki dylemat. Mamy grę w wersji 1.0, mamy jakieś pliki z 1.5, 1.3, 1.3b i teraz który patch zainstalować po którym, żeby gra się zainstalowała, tak? To był wielki dylemat, który tyczył się każdego gracza wiele lat temu. Ja dam taki dobry przykład, moja ulubiona gra Wolfenstein Animal Territory, którą bardzo lubię grać. Ostatnio chciałem do niej wrócić i zagrać w nią na tym komputerze, czyli na Macu. Ściągnąłem wszystkie patche, które były wymagane według właściciela gry do zagrania. Po kilku godzinach walki i instalacji na przemian różnych patchy doszedłem do wniosku, że gra nie zadziała i znalazłem na jakimś forum, że gra już w tej wersji Maca nie jest wspierana. Tak? Mniej więcej to jest to, jak wyglądał świat dystrybucji cyfrowej wiele lat temu. Teraz jest inaczej. Teraz jest inaczej. No i my jako GOG, mimo że sprzedawaliśmy kiedyś stare gry, musieliśmy pójść z duchem czasu i dać graczom to samo. Tak? Czyli dać graczom to, żeby mogli pobierać gry one click. I dlatego stworzyliśmy GOG Galaxy, czyli taki cały świat platformy dystrybucji cyfrowej, która pozwala na one click buy oraz grę w grę. I to jest model, który został stworzony i co jest bardzo ważne, został stworzony miesiąc przed wydaniem Wiedźmina. Jak my go stworzyliśmy, tą platformę, to ona była na tyle dobra, że CD Projekt zdecydował się, żeby ta gra Wiedźmin, tak duża gra, tak, była dystrybuowana przez nas.
i dlatego też stworzyliśmy część różnych rzeczy. Tak, to jest dobry przykład. Tu jest dobry przykład tego, co jeszcze dzisiaj możecie na Google zobaczyć, czyli jak nie korzystacie z Galaxy, czyli z tej dystrybucji cyfrowej online one click, to musicie zrobić to. To jest akurat Dying Light, tak? Żeby zagrać w Dying Lighta, musicie ściągnąć, tutaj jest plików 7, musicie 7 plików 4-gigowych ściągnąć, wasza przeglądarka musi to zrobić, tak? Czyli 4 giga czekać, aż to się wydarzy, jak coś się źle stanie, to wiadomo, jakie są problemy. Na samym końcu musicie wiedzieć, w jakiej kolejności to złożyć i potem możecie cieszyć się grą, tak? To jest, lekko mówiąc, absurdalny albo bardzo stary model. No, my zrobiliśmy to inaczej, teraz jest one click zamiast tego wszystkiego, co tam widzieliście. I teraz tak, dlaczego Wiedźmin 3? To jest pierwsza zmiana, której do tej pory nie było i pewnie dystrybucji cyfrowej jest nowością. Czyli dystrybucja gier poprzez zwany preload i day zero patch, na odwrót jest napisane. To teraz kolejne pytania, kto wie, co to jest preload gier komputerowych? O, to jest dobrze, czyli dużo z was gra w gry, to świetnie. Generalnie preload to jest taka zasada, że bardzo dużo gier teraz nowych jest bardzo dużych, tak? To jest kilkadziesiąt gigabajtów bardzo często 30-40 gigabajtów. W Polsce mamy sieć bardzo dobrą i to dobrze, że mamy ją niezłą i ściąganie nie jest takie problematyczne, ale pewnie wiecie, że na całym świecie sieć wygląda zupełnie inaczej. A korowym przykładem jest tu USA, które ma sieć tragiczną, tak? W USA internet jest naprawdę zły. Więc jeżeli byśmy kazali użytkownikowi ściągnąć w momencie premiery 40 gigabajtów, to pewnie niektórzy z was, którzy mają naprawdę dobry łącz albo w biurze byście siedzieli, to byście tą grę mieli za ileś tam minut czy ileś 10 minut, a ci gorsi z USA, którzy dokładnie w tym samym momencie kliknęli install, zagraliby ją za 3 tygodnie, tak? Bo naprawdę są w Teksasie, jest źle, tak? Więc dlatego robi się coś takiego, że daje się użytkownikom szansę na ściągnięcie gry przed jej premierą. Tak? I ściągamy na przykład 30 GB przed premierą, to jest właśnie preload, i w momencie premiery dociągacie tylko i wyłącznie gigabajt, załóżmy. Tak? I tak było przy Wiedźminie i to jest day zero patch, czyli pierwszego dnia zerowego, w momencie premiery gry, dajemy wam tylko i wyłącznie ten jeden mały skrawek, który pozwala wam uruchomić grę. Dlaczego? Dlaczego? Dlatego, żeby wszyscy mieli równe szanse i zagrali w grę dokładnie w tym samym czasie. I to nasza platforma wspiera. I tak wygląda GOG Galaxy. Kto nie wie, to mniej więcej tak to wygląda całkiem nieźle. Dobra, i teraz tak. Z jakimi liczbami chcemy się zmierzyć? Tak? Na Wiedźmina, który był wydany o 1 w nocy, 19 maja, czekało 600 tysięcy osób online. Czyli 600 tysięcy osób online czekało, nie spało tego dnia, tak, o tej 1 w nocy, na całym świecie i tylko klikało non-stop, czy już jest, tak? No i o tej 1 godzinie gra była, tak? I co najważniejsze, wszystkie te osoby zostały obsłużone natychmiast. Czyli nie było żadnych problemów, nie było żadnych delay, tylko każda z tych osób w odstępie jednominutowej otrzymała szansę na ściągnięcie tego Day Zero patcha i zagranie w grę. Tak? I to jest bardzo istotna rzecz. W tytule był szampan, więc czułem się z obowiązku, że dodać szampana. To jest szampan. Generalnie było nieźle, tak? Wydaliśmy grę 1 w nocy, siedzieliśmy w biurze, piliśmy szampana, patrzyliśmy na wykresy, które będzie pan Łukasz prezentował. Wszystko rosło, śmialiśmy się, że jesteśmy największym centrum internetu w Polsce tego dnia, jeżeli chodzi o przepustowość danych, o czym będzie mówił potem Łukasz, ale generalnie nic się nie wydarzyło, tak? Czyli cała nasza praca, która wcześniej została wykonana nieźle. Teraz powiem wam o tym, jak ten system działa, bardziej od strony devowej niż IT, czyli tak górnolotnie, jak ten system działa i dlaczego tak. Naszym pierwszym założeniem przy budowie tego systemu było to, żeby móc całkowicie odseparować logikę dostarczania gry, czyli system, który sprawdza, czy wy macie licencję na grę, czy możecie w nią grać, albo skąd macie ją pobrać, w jakim stopniu, w jakim czasie i tak dalej, od fizycznego umiejscowienia danych. To był nasz pierwszy korowe założenie. Tak, możemy zmieniać storage w czasie, a system przechowywania waszych licencji i informacji o grach jest niezmienny. One są totalnie niezależne. I to było nasze pierwsze założenie. Dlaczego, to powiem wam później, ale to od tego zaczęliśmy w ogóle nasze rozważania. Więc stworzyliśmy system, który składa się tak naprawdę z czterech bloków funkcyjnych. Tak, od pomarańczowego, to jest GOG Galaxy, czyli ten klient, który pobiera grę. Game Builder, czyli ktoś, deweloper gry, jak chce puścić nową grę, to jego używa, żeby to zrobić.
Content system to jest taki zbiór aplikacji webowych w postaci mikroserwisów, które właśnie wiedzą, gdzie pliki leżą i w jaki sposób one działają. Oraz cloud storage to jest fizyczne miejsce, gdzie te pliki leżą. Tak, zacznę od aplikacji webowych. Tak bardzo szybko, mniej was pewnie to interesuje, ale generalnie piszemy w technologii PHP. Tak, i niektórzy pewnie uważają, że to nie jest dobry wybór. Ogólnie nie jest źle. Pokażę wam kolejny slajd. Przejdźmy dalej. Tam są rzeczy, które oczywiście będziecie mieli w prezentacji dostępnej online, więc tym się nie przejmujcie. Generalnie tak, piszemy w technologii PHP. Używamy tak zwanego hip-hopa, czyli HVM-a, żeby tego PHP trochę podnieść. I przy tej konfiguracji, przy użyciu Varnisha, którego bardzo, bardzo lubimy, wyciągamy tak średnio 1000 requestów na sekundę z jednej maszyny dla PHP. Dlatego PHP nie jest dla nas jakimś wielkim problemem, działa dość szybko. A jeżeli Varnish jest na zasobie, który jest ładnie kaszowany, to jest do 15 000 requestów na sekundę z jednej maszyny, więc jest nieźle. Dobra, teraz tak, ten PHP nie jest wszystkim, PHP to jest początek, PHP to jest tylko pewna logika, on oczywiście obudowany jest szeregiem innych technologii. No i patrząc od prawej, używamy do cache'a wewnętrznego, aplikacyjnego, najczęściej Memcache albo Redisa, czyli taki dość standard, tak, PHP, no to już mówiłem, Varnish jako load balancer, jako reverse proxy cache dla aplikacyjny wewnętrzny. Jest tu jeszcze oczywiście ADN, o którym będziemy mówić później i sama aplikacja ma sobie wbudowany cache, którego bardzo chcemy korzystać. Czyli jeżeli użytkownik coś pobrał od nas, to staramy się nie zmuszać go do pobrania tego drugi raz. Jeżeli ma tą swoją aplikację, to trzymamy dane u niego, lokalnie na komputerze. Cloud storage. Żeby zrozumieć dobrze, jak trzymamy grę, w jakim cloud storage'u, to najpierw powiem wam może o tym, jak gra jest budowana, w jaki sposób gra fizycznie jest budowana. Tak? Czyli gra jest, to nie ma wielkiej filozofii oczywiście w tym, ale gra zbudowana jest w ten sposób, że są dane i są metadane. Tak? Metadane opisują, gdzie te dane leżą i co one oznaczają. My zrobiliśmy kiedyś taki bardzo duży błąd, o którym będę mówił później dosadnie i stwierdziliśmy, że najlepszy pomysł to jest wszystkie dane gry, nieważne czy jest po polsku, angielsku, francusku, wszystkie, czy jest na OS X-a, czy na Windowsa, zrzucić do jednego wielkiego pliku. Uznaliśmy, że to będzie mega dobry pomysł, bo w tym momencie mamy jeden wielki plik i możemy go sobie przenosić z lewa na prawa i on posiada wszystkie informacje konieczne do zainstalowania gry. Czyli na cloud storage wrzucaliśmy jeden wielki plik. To był pomysł, który wydawał nam się w tym momencie rewolucyjny, ponieważ uzyskaliśmy deduplikację danych między instalacjami w różnych językach. Tak? Mieliśmy 10 instalatorów gier, zrobiliśmy z niego jednego, który zdeduplikował wszystkie dane i uznaliśmy, że to jest wielki sukces. Potem zrozumieliśmy, jak duży to jest błąd. Więc ten wielki plik nazwaliśmy też bardzo odkrywczo big file. Tak? Pliki z metadanymi nazwaliśmy manifestami, a same fizyczne pliki nazwaliśmy depotami. Tak mniej więcej wygląda struktura gry, czyli są manifesty, które opisują pliki. Tu mamy przykładowe 3 pliki, a pod spodem widzicie, jak wyglądały wcześniej nasze instalatory, które nie działały w ten sposób jak teraz. Tak? Tak, do cloud storage'a używamy Edgecasta, głównie Edgecasta i Akamai. Tak jest, przepraszam tych przedstawicieli firm zewnętrznych, których byśmy mogli skorzystać i są na sali. Tak, więc to jest siatka sprzed 2 lat cloud storage'a, nie Akamai, tylko Edgecasta. Tak, jest, Edgecast dystrybuje dla nas 300 popów na całym świecie. Jedyny problem, który mamy, to pewnie z mapy, która wynika. Brazylia to nie jest problem, to są Chiny, tego nie widać. Wiecie, dlaczego Chiny są problemem? Zawsze są problemem, tak? Chiny po prostu są problemem, tak? Bo są duże. Tak, bo są duże i po prostu są niewygodne. I teraz tak, jak działa cloud storage? Tak bardzo pobieżnie, z czego my korzystamy. Cloud storage ma wiele trybów pracy. Zawężmy je do 4. Pierwszy jest taki, w jaki sposób pliki tam dochodzą, tak? My korzystamy z pusha, czyli to my wysyłamy do cloud storage'a dane. Tak? Jeżeli my wydajemy grę, to my im dajemy grę i na tym kończy się nasza odpowiedzialność. To oni są też odpowiedzialni za to, żeby ta gra znalazła się na całym świecie, w tym samym miejscu, w tym samym czasie, ta sama gra. To nie jest nasza odpowiedzialność. Tak? Czyli my, jedyne co robimy, to my do nich wysyłamy plik. Pool to jest tryb pracy, w którym jeżeli cloud storage nie ma danych, to prosi nas o nie, wrzuca je do siebie i dopiero potem je dystrybuuje. Z tego nie korzystamy, z oczywistych względów,
byłby zbyt duży delay na dystrybucję gry. No i co jest też bardzo przydatne, dane mogą być albo prywatne, albo publiczne. Publiczne, czyli każdy z was może je pobrać bez żadnych ograniczeń, prywatne musimy je podpisać. I to robi właśnie ten system, content system, który był wcześniej wspomniany. Podpisuje pliki. GOG Galaxy. No GOG Galaxy to jest po prostu aplikacja desktopowa, która potrafi pobierać gry. To tyle. Nie ma tu wielkiej filozofii. Napisana jest w C++ i już. Game Builder was nie interesuje. I teraz tak. Jak działa system? Zaczyna się oczywiście od tego, że deweloper chce wydać grę. Tak? Chce to zrobić, buduje grę u siebie lokalnie, używa naszego aplikacji Game Builder. To jest aplikacja, która wysyła grę. Ona wysyła grę do content systemu oraz do cloud storage'a. Czyli w content systemie rejestruje taki build, a same dane lecą do storage'a, niezależnie jakby od naszej infrastruktury. Następnie GOG Galaxy pobiera informacje o grze, sprawdza, czy nie ma czegoś u siebie już obecnie. Jeżeli nie ma, to zaczyna grę ściągać. I w tym momencie cały ten proces, który pokazałem wam wcześniej, trwa około sekundy. A potem nie ma w ogóle komunikacji między nami a użytkownikiem. Cała komunikacja jest między użytkownikiem a cloud storage'em. I to jest świetne, bo w momencie, kiedy obsłużymy cały pik użytkowników, to cała reszta schodzi na dalszy plan, na CDN, nie na nas. Tak, i mówiłem wam, że popełniliśmy wielki błąd. Powiedzieliśmy, że jeden pik jest super i to jest, dlaczego nie jest super. Tak? Pewnie już wielu z was podejrzewa, dlaczego nie jest super, ale generalnie są dwie rzeczy, które nas bardzo, bardzo zabolały. Tak? Naprawdę niesamowicie zabolały. Przede wszystkim, każda zmiana wymaga, nawet jak zmieniliśmy jedną literówkę w całym pliku, tak? Napisaliśmy Wieśmin, tak? To co teraz zrobić? Musimy całą grę przebudować, zmienić ten jeden bajt, powiedzmy, stworzyć kolejne 50 GB i te 50 GB wysłać do CDN-a i powiedzieć, radźcie sobie teraz z tym. A CDN mówi, jasne, to my zaczynamy propagację tego pliku na cały świat, on ma 50 GB, jeden plik. Więc mówią, to nie ma żadnego problemu, już to robimy, damy znać za 3 dni. No i słucham? No właśnie, to jest problem, który niestety muszę z przykrością potwierdzić, że nawet największe tuzy na tym świecie, jeżeli chodzi o CDN, mają z tym duży problem. Rozpropagowanie dużego pliku, 50 GB, udało nam się ubić już 2 CDN-y światowe i kontaktować się z ich inżynierami core'owymi i oni nas bardzo przepraszali, że tak to nie działa, ale nie spodziewali się, że ktoś tak będzie robił. A my powiedzieliśmy generalnie hello, potwierdzili, to, że tak nie ta, można robić. Tak, powiedzieli, że ale czemu tak robicie? A my powiedzieliśmy, bo możemy, tak? Bo nikt nam nie powiedział, że nie możemy, więc dlaczego to wychodzi? Więc generalnie ten pomysł był fatalny. I potem się z niego wycofaliśmy. Stworzyliśmy inny system i zaczęliśmy pracować nad tym rozwiązaniem razem z firmą właśnie dostarczającą usługę CDN. Oni nam zaproponowali jakieś rozwiązanie, my mieliśmy jakieś własne, a w tym samym czasie przyszedł do nas prezes i powiedział, słuchaj, sytuacja się zmieniła. Zmieniła się, od jutra przydałoby się zrobić jeszcze jeden mały improvement naszego systemu. Te 3 dni rozumiem, że jest długie, ale my tak naprawdę potrzebujemy czasu, zamiast 3 dni potrzebujemy 5 minut. Ponieważ wchodzimy w świat games in development, tak? Czyli albo inaczej to się nazywa early access. Czyli gry, które deweloper wrzuca, mówi, że jeszcze nie skończył, on będzie na nich pracował jeszcze intensywnie, ale już możecie je sprzedawać. Nasz konkurent światowy robi tak, że bierze wszystkie gry i wydaje wszystkie, nawet te, które potem się nie ukazują i się nie kończą. My zrobiliśmy to inaczej, wzięliśmy tylko te, które wiemy, że na pewno się udadzą i prędzej czy później wyjdą z tego trybu games in development i będą publiczne, ale mimo wszystko jest ich teraz chyba około 15. I teraz jak często ci deweloperzy wpadają na pomysł, żeby zmienić coś w swojej grze? Codziennie. Ja mogę odpowiedzieć. Codziennie. 4 razy dziennie? Tak, codziennie. Każdy deweloper ma codziennie taki pomysł, swój znakomity pomysł, żeby coś zmienić. I oni oczywiście działają w tym trybie, że działają z community, czyli ktoś na community pisze, gra nie działa, nie da się czegoś zrobić, tak? Poprawcie to. Oni już, tak? Enter, poszło, tak? Sprawdź teraz. I tak to działa, tak? Więc, a my mówimy, no tak, ale 3 dni, nie? A oni mówią, teraz. No i powstał dysonans, który musieliśmy rozwiązać. Więc zrobiliśmy 2 rzeczy. Przede wszystkim skończyliśmy z pomysłem jednego pliku, bo okazało się, że jeżeli plik nie jest duży,
to światłowody leżące na całym świecie oraz w ogóle sieć, którą mamy dostępną na naszym globie, nie jest aż taka fatalna. Jeżeli plik nie ma 50 GB, a ma 5 mega na przykład, to jego propagacja trwa około 5 sekund albo 50 sekund. Tak, i wtedy nie umierają, wszystko żyje i świat działa pięknie. Zaczęła mała zmiana, tak? Żebyśmy zaczęli te pliki ciąć, tak? A kolejna rzecz to jest trochę pogrążający temat, czyli jak deweloperzy powiedzieli, że oni chcą robić zmiany co 5 minut, to daliśmy im narzędzie i powiedzieliśmy, to róbcie. I to nawet działa. Ale zacznę od tego, co zrobiliśmy. Cały ten wielki plik pocięliśmy po prostu. Pocięliśmy względem 10 MB, czyli mamy rozdzielczość plikową, a jeżeli plik jest większy niż 10 MB, to dzielimy go na czcionki 10 MB. I co jest jeszcze bardzo istotne, każdy z plików przechowywany jest nie jako nazwa pliku, tylko przechowywany jest jako hash z kontentu tego pliku. Dzięki temu uzyskaliśmy od razu darmową deduplikację danych. Czyli jeżeli teraz ktoś wrzuca nowego builda Wiedźmina i zmienia z Wiedźmin na Wiedźmin, tak, i to jest faktycznie zmiana tam powiedzmy 100 kilobajtowa, to jeżeli zmienia się tylko ten jeden plik, w którym zmieniła się ta jedna rzecz, nic więcej. Tak? I to jest rewolucyjna rzecz, która spowodowała, że czas spadł faktycznie z 3 dni do 5 minut. Tak, 5 minut, ponieważ mam jakiś cache na naszych systemach webowych, które przechowują metadane, więc żeby to wszystko się pokryło, to jest około 5 minut. Zmiana jest kolosalna. No i kolejna rzecz to jest pogłębienie sytuacji, czyli jak zrobiliśmy to stwierdziliśmy, teraz ktoś musi to sprawdzić. Potrzebujemy kogoś, żeby ktoś nam to zaczął testować i mówić, że faktycznie nasz system działa w te 5 minut albo nie działa. Więc daliśmy deweloperom narzędzia, żeby oni sami mogli bez naszej wiedzy publikować swoje własne zmiany. Powiedzieliśmy im, bawcie się, tak? Teraz puszujcie kiedy chcecie, jak będzie delay, to się zgłoście. Na razie nikt się nie zgłosił, delayów dużych nie ma. Albo nikt nie poszuje, tak? Ale tak... Tak akurat nie jest. Na szczęście już kilka osób z tego korzysta, kilku deweloperów. Na pewno jedną grę, którą znacie, to jest Master of Iron, która gra dość duży tytuł, który jest u nas wydany i on działa w ten sposób. Tak? Więc oni sami sobie puszują zmianę i Wargaming dystrybutor. I teraz tak, kolejne konsekwencje tego, o których oczywiście pomyśleliśmy, ale warto o nich powiedzieć. Jeżeli damy deweloperom dostęp do naszych narzędzi, to oni są w Japonii, w Anglii, w USA, w Rosji, tak? W Indiach. I oni nie mają tej samej strefy czasowej co my. Więc oni korzystają z tych tuli non-stop, 24, aha, codziennie, non-stop. Więc my też musimy mieć dostęp do tego, żeby monitoring, żeby support był dostępny 24 godziny dziennie. Tak, więc postawiliśmy nową usługę webową. Tadam, znowu PHP. Znowu PHP, który zajmuje się tylko tym, żeby odebrać pliki od dewelopera, przyjąć je, powiedzieć, że one są kompletne i od tego momentu to ja, ta usługa, zacznę propagować pliki do CDN-ów, których używamy, bo używamy ich więcej niż jednego. Czyli dewelopera nie interesuje, co dalej się stanie, to my za to dbamy, o to dbamy. I co jest bardzo istotne w tym całym systemie, to jest to, że te systemy, te małe nody, które przyjmują pliki od deweloperów, leżą blisko deweloperów. Czyli jeżeli jesteście z Polski, to macie noda w Polsce, jeżeli jesteście z USA, to macie noda w USA. Czas i latencja się skraca. Tu o technikaliach nie będę mówił. Tak, teraz my, inaczej, może żeby było, są teraz dwa kroki. Wcześniej był jeden, czyli my publikowaliśmy do CDN-a, a teraz to my przechwytujemy plik, czyli jest krok pośredni i to my wysyłamy jeszcze do CDN-a jako warstwa pośrednia, ale może być ich kilka, czyli jesteśmy takim pośrednikiem, ale dalej CDN musi propagować. Czyli może, to zostało tak samo. Ja może się wetnę, tak, to my mamy popy na całym świecie. Tak, więc najpierw Game Builder wysyła grę, przyjmuje właśnie odbiornik gier, a następnie to on zajmuje się rejestracją tego pliku w content systemie oraz cloud storage, których jest teraz więcej niż jeden. To tyle z mojej strony. Teraz prosiłbym Łukasza. Ejku. Infrastruktura. Taką fajną prezentację masz. Ja mam tak niewiele do powiedzenia. Cześć, nazywam się Łukasz. Na wstępie, dzięki Maciek, fajna preska. Dzięki. Ja opowiem troszeczkę o infrastrukturze, jak to jest u nas wszystko zbudowane, jak to skalowaliśmy.
jak doszliśmy do tego, co mamy aktualnie, oraz trochę przedstawię liczb, może tak na wstępie. Pierwsze najważniejsze rzeczy to nasza infrastruktura. Ten szum to ja? Nie. Aha, już jest okej chyba. Dobrze, więc mamy stale rosnącą infrastrukturę. Tak naprawdę rok do roku jest to od 100 do 200%. Ja w tej firmie jestem od 2 lat i w sumie od 2 lat infrastruktura się już podwoiła, potem potroiła, potem poczworzyła. Nie mylić z poczwarą. Aktualnie posiadamy ponad 100 fizycznych serwerów, co przekłada się na blisko 800, a może już trochę więcej maszynek wirtualnych. Wszystko to działa w większości na produkcji, która serwuje stronę GOGA oraz różne inne mikroserwisy, komponenty i tak naprawdę wszystkie usługi te, które są dostępne przez klienta Galaxy, no i stronkę webową. Aktualnie nasz dział infrastruktury liczy sobie łącznie 6 osób. Dziennie spływa do nas od 10, czasami 15 do 30, nawet 40 ticketów, więc mamy trochę roboty. Głównie jest to robota zadawana przez devów. Niejednokrotnie właśnie musimy gasić pożary w postaciach i hej, wgraliśmy duży plik. I plik nie działa na całym świecie, wszędzie są 404 bądź inne dziwne errory, a dostawca usług mówi, no przepraszam, pomidor, niewiele można z tym zmienić. Tak, takie sytuacje też się zdarzają i dzięki, że zrobiliście czanki, to naprawdę fajne. Ten wykres przedstawia naszą tak naprawdę codzienność, jeżeli chodzi o dystrybucję gier. Jak widać, nie są to małe wartości ruchu. Skalujemy się od gigabita w górę. Czasem jest to 1, czasem 2, czasem 3, a czasem 200 i więcej. Niestety mamy sporo burstów, zwłaszcza jak są promocje, tak zwane giveaway'e, czyli rozdawanie za darmo gierek. To działa na ludzi jak płachta na byka, więc wszyscy się rzucają na tą stronę i do koszyka. Byle więcej. I tutaj mniej więcej widać właśnie promocję świąteczną. Mamy 22 grudnia, tu się zaczęło, ludzie się rzucili. No jak widać, no ruch dość mocno podskoczył. To, o czym ja chciałbym dzisiaj przede wszystkim opowiedzieć, to jest to, jak mamy skonstruowaną naszą infrastrukturę, począwszy od sieci, a skończywszy na warstwie deploymentu i prowizjonowaniu konfiguracji serwerów, co chyba jest najbardziej interesujące z punktu widzenia DevOpsów. Staramy się mieć wszystko oczywiście zduplikowane, tak jak Bozia i broszurki tam przykazały i nakazują wszelacy producenci sprzętu. Oczywiście oni by wszędzie powkładali routery i switche za 1 000 000 zł. To wszystko połączyli full meshem, do tego dodali 15 firewalli i nakleili piękną naklejkę, approved. My nie chcemy wydawać dużo pieniędzy. Udało nam się skompletować, myślę, że całkiem sensowną infrastrukturę. Tak jak powiedziano na wstępie, wszystko jest duplikowane. Tak jak ładnie to wygląda na blasku, do obrazku, wszędzie mamy linki 10-gigabitowe. To się sprawdza, mamy wielosesje na routerach do różnych dostawców usług BGP. Tak naprawdę uplink sieciowy w górę, jeżeli chodzi o nasze usługi, nie za bardzo nas interesuje. Z tego względu, że się przykrywamy CDN-ami, jak tylko możemy, i tak naprawdę to oni załatwiają większość roboty za nas i to oni muszą mieć dużą sieć, naprawdę dużą, która u nas no w sumie chyba nie miałaby racji bytu, bo jak widać, że na CDN-ach jest gigabit, to w naszej sieci jest kilkadziesiąt do kilkuset megabitów maksymalnie ruchu, co nie jest jakimś wrażeniem, chyba robiącym wrażeniem, że tak powiem, liczbą. I to już jeżeli chodzi o infrastrukturę sieciową. Jak budujemy nasze maszyny? Nie jest to może jakaś super tajna technologia rakietowa. Aktualnie używamy stricte pizza boxów, czyli pojedyncze maszynki 1U. Dlaczego? Bo są najtańsze, najszybsze, najlepsze. Nie są Eco, Green, Blade i tak dalej, i tak dalej. I tak naprawdę pojedyncza maszynka może ulec awarii, kiedy chcemy. Nie musimy wzywać magicznego serwisu czy dzwonić do supportu w Indiach.
Nasza konstrukcja jest dość prosta. Każda maszyna posiada najczęściej dwa dyski zrajdowane. Na tych dyskach instalowany jest system z kernelem oksenowanym. Do wirtualizacji używamy Xena, tak jak powiedziałem. Sieciowo organizuję to w taki sposób, że mamy dwa interfejsy gigabitowe, które są bondowane, dzięki czemu mamy nadmiarowość w linkach. To jest jedna rzecz. Co ciekawe, najczęściej awarii ulegają kable. Nie switche, nie porty, nie karty sieciowe, kable. I to nie jest ta mityczna pani sprzątająca, która wypina te kable, tylko po prostu kable tak mają. Nie wiem, czy one się tam wietrzą, czy co. Albo zagniatarkę. Czy kupujemy zalewane, więc nie powiem, co, dlaczego tak się dzieje. Tak, utleniają. Miedziane. No chyba, że sprzedają nam aluminiowe, to też jest możliwe, nie wiemy tego. Wracając do tematu, bondujemy. Na takim bondzie zakładamy sobie wielobridge z tego względu, że każdy taki Xen host jest traktowany jako kontener dla kolejnych maszyn wirtualnych. Wynika to z tego, że często przenosimy te nasze wirtualki, bo mamy akcje promocyjne, dokładamy nowych serwerów, pewne wygaszamy, pewne podnosimy, potem wracamy z tym i tak praktycznie w kółko. Więc musimy mieć to mocno zautomatyzowane i to się nam po prostu, krótko mówiąc, sprawdza. Nasze usługi są separowane VLANami. W związku z powyższym na tych bridge'ach oczywiście uruchamiam też interfejsy tagowane. Każdy z takich Xen hostów jest podłączony do naszej sieci bezpośrednio trunkiem. Ufamy naszym Xen hostom, w skrócie. To takie info dla sieciowców. I to w sumie tyle, jeżeli chodzi o warstwę tą taką sieciową. Jak konstruujemy projekty z punktu widzenia serwerów już świadczących usługi load balancingu czy compute nody? Każdy z naszych projektów jest tak naprawdę skonstruowany bardzo, bardzo szablonowo. Co nam to daje? Daje nam to przede wszystkim łatwość zarządzania, przewidywalność dużą, która w każdym miejscu jest dokładnie taka sama i wiemy, czego się możemy spodziewać o każdej godzinie w nocy, w każdym miejscu w sumie. Tu mam takie sprytne animacje. Bam. Tak mniej więcej wygląda w skrócie nasz projekt jeden. Trochę nieczytelny. Tego nie przewidziałem. Więc u góry mamy pięknie opisaną www.go.com. W dalszej kolejności, w sumie wielkim uproszczeniu, mamy chmurę Akamaya, mamy chmurę Edgecasta. W dalszej kolejności są to nody balansujące ruchem już w naszej infrastrukturze. Wszędzie oczywiście jest uruchamiany Heartbeat. Maszyny działają w trybie Active-Active, a nie Active-Standby. Dlaczego? Dlatego, że to po pierwsze daje nam rozłożenie obciążenia. Im więcej aktywnych nodów jednocześnie, tym więcej wygrzanych nodów jednocześnie, potencjalnie zapasowych nodów dla innych. No i duża nadmiarowość mocy i już. Jeżeli chodzi o warstwę webową, no to trzeba pamiętać o tym, że warstwa webowa tutaj na tym obrazku ona jest niebieska taka. Nie bardzo widać, że to są weby, ale uwierzcie na słowo. Weby są wiadomo bezstanowe. To są tempe, może nie tempe, bo tam jest kod deweloperów, ale... Przepraszam, jeżeli kogoś uraziłem, to nie było celowe. Tak, tam się znajduje kod deweloperów, te maszyny są bezstanowe i tak naprawdę one są próbowane z zewnątrz, z balanserów, specjalnymi zapytaniami, które odpytują kod o to, czy dana aplikacja na danym nodzie jest w pełni sprawna, czyli czy ma komunikację z bazą, z cache'em i z innymi na przykład mikroserwisami, jeżeli z nich korzysta. Jeżeli nie, taki nod oczywiście jest automatycznie odłączany, nasz monitoring się wzbudza, ktoś dostaje SMS-a, ktoś jest budzony, smutna rzeczywistość. Dlatego też, jeżeli chodzi o weby, mamy ich bardzo dużo. Po to tylko, żeby przede wszystkim, żeby właśnie nikogo w nocy nie budzić. Jak padnie sobie jeden, połowa nawet, chyba że są akcje promocyjne,
wszystko dalej działa, dalej się kręci, gry się sprzedają, ludzie mogą grać, są szczęśliwi. Co dalej? To jest ciekawe pytanie. Pewnego dnia przyszła do mnie pewna osoba w postaci Maćka i mówi: Łukasz, będziemy wydawać Wiedźmina. I mówi: musimy się skalować bardzo szybko, bardzo łatwo, bezboleśnie. Dziennie będziemy robić po kilkadziesiąt komitów. Kod musi się w parę minut znaleźć na maszynach. Maszyn będzie 200. Dzień dobry. Przywitałem Maćka wąskim gardłem. Mówię, to się nie da. Na szczęście mamy paru łebskich chłopaków w zespole, którzy powiedzieli: hej, zróbmy to. To się nam uda. Zaczęliśmy, krótko mówiąc, planować. Co potrzebujemy, żeby zrobić tak duży projekt, jak wydanie gry. Czego potrzebujemy do tego, żeby móc zagwarantować to, że gdy te 500-600 tysięcy użytkowników jednocześnie przyjdzie do nas, to my im nie powiemy 503. Potrzebujemy przede wszystkim dużo serwerów, statystyki, dashboardy, tak żeby to wszystko podglądać i nie tylko to, co jest, co zazwyczaj rysujemy, typu ruch na interfejsach, czy jakieś IOWATy, czy jakieś inne bardziej skomplikowane rzeczy. Tak naprawdę interesują nas procesory i tak naprawdę interesują nas tylko i wyłącznie jedna wartość tych procesorów, idle, czyli nie potrzebujemy żadnych przerwań, tego typu rzeczy. Potrzebujemy wartość idle, to jest najbardziej interesująca nas wartość oraz potrzebujemy mieć informacje, co robi aplikacja. Czego do tego użyliśmy? Przede wszystkim musieliśmy pokazać devom, jak można zrozumieć serwery, co się dzieje wewnątrz ich aplikacji, co dzieje się poza kodem tak naprawdę, że komunikacja z bazą danych to nie jest request na zasadzie mam. Poproszę o dane i mam. To się odbywa w jakimś czasie. Jakieś medium musi to przesłać, jakieś medium musi to odebrać, jakiś system musi to przetworzyć. To zajmuje czas. Jak widać na tym bardzo dokładnym wykresie, te wszystkie warstewki, które tutaj są na tym wykresie, symbolizują inną część aplikacji, a dokładniej warstwę komunikacyjną. Jedna z nich, teraz sam nie jestem pewny, która to jest baza, kolejna to jest cache, jeszcze kolejne inne API i tak dalej, i tak dalej. Jak widać, na pojedyncze requesty składające się, wpływające z zewnątrz, składa się całkiem sporo elementów. I co chcieliśmy osiągnąć? Na samym początku, po uruchomieniu New Relica i innych profilerów kodu, zobaczyliśmy dość smutny obraz, że okazuje się, że na przykład baza nam nie performuje, że w pewnych miejscach na bazie brakuje indeksów i na przykład konkretne zapytania zajmują bardzo dużo czasu. Nie mogliśmy sobie na to pozwolić w momencie wydania, no bo to by się skończyło, krótko mówiąc, wielką klapą. Niezależnie od tego, ile byśmy dokładali serwerów, jak pewne rzeczy działają wolno, będą działały wolno. Koniec, kropka. Oraz potrzebowaliśmy do tego wszystkiego. Tak, ten obrazek poniżej symbolizuje Kibane. Nie wiem, kto zna Kibane? O, wszyscy znają Kibane. Fajnie. Symbolizuje właśnie Kibane i chcieliśmy zacząć pokazywać deweloperom, jak dużo się dzieje na serwerach podczas wydań, podczas gdy restartowane są maszyny kaszujące, w sytuacji, w której baza zaczyna nie wydalać. Co się dzieje? Jak widać, tutaj taki wzrost na sam koniec. Pierwszy etap to jest wyczyszczenie cache'u, potem to jest baza przestaje performować, a potem jest już klapa. W skrócie. I to nam się udało. To nam się po części udało i deweloperzy, i administratorzy bardzo blisko z sobą współpracowali. No ale tak, jakie są cele? Przychodzi biznes i mówi: słuchajcie, sprzedaliśmy bardzo dużo kopii. Będziemy mieli setki tysięcy pobrań pierwszego dnia, setki tysięcy osób logujących się. Wszyscy pewnie przyjdą w pierwszej minucie i tak jak Maciek mówił, daj.
i wszyscy będą musieli przejść jakąś autoryzację po naszej stronie. Ta autoryzacja to nie jest coś, co może być proste, ponieważ zostanie złamane bardzo szybko i bardzo szybko byśmy dystrybuowali grę za darmo, za nasze pieniądze i firma byłaby stratna, no i już. No i pojawiły się pytania, jaki wygeneruje to ruch, tak jak ma napisane w sumie setki gigabitów, tak naprawdę nie byliśmy pewni, ile wygeneruje to ruchu. Nasz dostawca usług powiedział, że oni obsługują największe akcje promocyjne, update'y Apple'a i nie tylko i dają radę, są świetni i w ogóle wszystko będzie genialnie, płynnie chodziło. No ale właśnie, jak to wszystko ustawić? Pojawiło się zasadnicze pytanie, że potrzebujemy postawić właśnie kilkaset nowych serwerów. Te serwery muszą być skonfigurowane, gotowe w bardzo szybkim czasie, ponieważ nie chcemy ich trzymać ileś miesięcy przed premierą, bo to są wiadomo jakieś koszty niepotrzebne zupełnie, więc musimy się skalować na żądanie. Takie mieliśmy postawione cele. Co nam wyszło z tego naszego knucia? Przede wszystkim wyszło nam, że na bardzo krótki okres czasu, takim jakim była ta promocja, bo tak to można nazwać, wydanie, przede wszystkim nie kupujemy sprzętu, bo zostaniemy z paroma tonami żelastwa, które nam się do niczego nie przyda. Może użyjemy w innych akcjach, może nie użyjemy, więc lepiej ten sprzęt wynająć. Odezwaliśmy się do jednego z dostawców tego typu usług w naszym kraju, nawet na terenie miasta Warszawy, z pytaniem, co by było, gdybyśmy potrzebowali kilkuset maszyn dedykowanych. No i oczywiście się uśmiechnęli, powiedzieli, damy radę. Do końca nie wiemy, co to za sprzęt był. Markowany był procesorami Intela. Działało. Zostało to uruchomione w sposób też, można powiedzieć, zautomatyzowany, bo musieliśmy te wszystkie maszyny oczywiście uruchomić w taki sposób bardzo, bardzo automatyczny, czyli maszyna po uruchomieniu zaciąga sobie obraz, mówi, hej, jestem nowym Xenhostem, zgłasza się do różnych systemów, DNS-ów, czyli taki self-provisioning już na dzień dobry. To musieliśmy wykonać, to zadziałało. Kolejna rzecz to jest automatyzacja konfiguracji już na dalszym etapie. Tego nam się nie udało zrobić, ale mieliśmy sprytne rączki i robiliśmy to w pętlach. Mianowicie mieliśmy już przygotowane wstępne obrazy systemów różnych tych compute nodów, webów. Nie wiedzieliśmy za bardzo, jak możemy je szybko prowizjonować na tych Xenhostach, zakładając LVM-ki, robiąc konfigi systemów i tak stwierdziliśmy, kurczę, w pętli to jest skopiowanie pliku, podmiana kilku zmiennych, założenie LVM-ek, enter, uruchom Guesta, działa. No to stwierdziliśmy, że nie będziemy tego procesu automatyzować, skoro dobrze działa w pętlach dość prostych, baszowych, to po co iść dalej. I tak naprawdę udało nam się sprowizjonować tą infrastrukturę pod Wiedźmina. Kolejna rzecz, która była dla nas ważna, która nam tak naprawdę też bardzo pomogła, to był ten preload, o którym mówił Maciek, bo tak naprawdę już w pierwszym miesiącu, w maju, w pierwszych dniach maja ten preload był możliwy tak naprawdę i to fajnie było widać na statystykach łączy, gdzie początkowo nieśmiało wjechało nam 300 gigabitów ruchu. Tak, nieśmiało. Dlaczego nieśmiało, opowiem dalej. Tak, no i właśnie. Potrzebowaliśmy też, tak jak już mówiłem wcześniej, dość zautomatyzowanego procesu deploymentu kodu. Tu z pomocą przyszedł nam Ansible. Kto używa Ansible'a? Kto Chefa? Ojej. Kto Puppeta? Oj, najskromniej Puppet, najtrudniejszy, co? Dobrze, okej. Okay. To, co chcieliśmy osiągnąć, to przede wszystkim bardzo szybkie zmiany w kodzie, by wyeliminować potencjalne jakieś bottlenecki kodu, czy ewentualnie łatać kod na zasadach, ojej, tu jest jakaś dziura bezpieczeństwa, potrzebuję to zdeployować na kilkuset nodach praktycznie jednocześnie i bezboleśnie. Użyliśmy do tego Ansible'a wspomaganego różnymi magicznymi pomysłami.
Deployment polega aktualnie na tym, że deweloper po wrzutce kodu do swojego repozytorium może wcisnąć magiczny guzik deploymentu i zgodnie z zadanymi parametrami ten kod się będzie w jakimś tam tempie propagował na minione serwery. No i właśnie, przetestowaliśmy do tego Capistrano i inne rozwiązania. Okazało się, że nie spełnia to do końca naszych oczekiwań. Są fajne rozwiązania, ale nie są świadome po pierwsze naszej infrastruktury, nie wiedzą jak działa nasza infrastruktura, że mamy chociaż bellbacki. Po prostu jest sobie aplikacja, która wrzuca kod, niczym się nie przejmuje i tyle ma w dupie, że ktoś będzie miał 503, 404, cokolwiek. Postanowiliśmy właśnie stworzyć to własne rozwiązanie. I tutaj z pomocą przyszedł nam projekt o całkiem ciekawej nazwie Crusader. Najeźdźca kodu. Aktualnie Crusader jest rozwiązaniem, można powiedzieć, dość mocno rozdmuchanym, bo początkowo miał tylko wrzucać kod i maszynę, na którą zrzucono kod, miałem wyłączyć z LBK-a i to w sumie było tyle. Takie były pierwsze cele tak naprawdę. Urosło to do czegoś zupełnie innego. Podstawowym możliwością aktualnie Crusadera jest przede wszystkim budowanie kodu na obrazach dockerowych. Dlaczego? Wiadomo, każda aplikacja, każdy team dewelopuje niejednokrotnie w różnej wersji PHP-a, które się między sobą różnią. Przede wszystkim różnymi funkcjami, mają swoje ograniczenia, różnie to bywa. Z pomocą przyszedł nam Docker przede wszystkim, który daje nam taką możliwość tworzyć unikalne środowiska na żądanie. Po to tylko, żeby ten kod zbudować, wypluć paczkę debianową z tego. W dalszej kolejności taka paczka debianowa jest przez tego Crusadera wrzucana do naszego repozytorium. Repozytorium aktualnie znajduje się na kilku serwerach. Przed nimi jest jakaś tam warstwa kaszująca. I ta warstwa kaszująca obsługuje ten cały ruch sieciowy tak naprawdę, który się do niej zwala z tych wszystkich setek webów, które chcą nagle w jednym momencie sobie zupdate'ować paczkę. No i właśnie, na samym początku próbowaliśmy update'ować na wszystkich nodach, potem na połowie nodów, potem wpadliśmy na pomysł, że będziemy to regulować, czyli będziemy przekazywali kolejny magiczny parametr do naszego Crusadera, który będzie mówił, ile nodów jednocześnie może być update'owanych. To nam się udało. Udało nam się teraz wdrożyć to w takiej wersji, że Crusader jest świadomy bardziej infrastruktury, loguje się na poszczególną zadaną porcję nodów, po czym loguje się na konkretne load balancery, mówi, hej, te nody teraz będą niedziałające, robi na magiczne down, szybko próbuje robić upgrade. No i właśnie, ten upgrade może się czasami nie udać. Mogą być różne ograniczenia, jakieś różnego rodzaju locki, debug się na przykład wykrzaczy, cokolwiek. Per każdy taki round, Ansible oczywiście bada kody wyjścia przy apcie, przy instalacji tej paczki, czy dana aplikacja się poprawnie zainstalowała, czy spełnia różne nasze potrzeby. Jeżeli się nie udaje, to cofa wersję do poprzedniej, stabilnej, działającej. Oczywiście, o ile jeszcze może, bo różnie też może z tym być. Maszyna dostanie loadu, cokolwiek. Co nam jeszcze daje? Używanie takiego modelu deploymentu aplikacji. Przede wszystkim wersjonowanie paczek. Nasze repozytorium nie jest zamknięte na jedną, najbardziej aktualną wersję danej aplikacji, tylko utrzymujemy zależnie od 10 do 20 wersji wstecz. Po co? Bardzo szybko możemy się zrollbackować. Bardzo szybko praktycznie każdy ze swojej konsoli, już nie tylko z magicznego guzika, z jakiegoś Beanstalka, GitHuba, czegokolwiek, może się cofnąć do wersji jakiejkolwiek praktycznie chce. Bo poza faktem przetrzymywania kodu w określonej wersji już w gotowych paczkach, może też zbudować jeszcze starszą wersję, po prostu ją wrzucić.
Oprócz tego zyskujemy jeszcze w komunikacji firmowej, używamy HipChata, zyskujemy notyfikacje. Notyfikacje idą już nie tylko na serwery czy do jakichś magicznych, tajnych logów dla administratorów, tylko zyskujemy notyfikacje dla deweloperów w sposób łatwy, czytelny przede wszystkim, bo tego tak naprawdę oczekujemy, żeby ta komunikacja między serwerami a deweloperami była jak najlepsza, że instalowana jest teraz paczka w wersji 16 na bazie builda jakiegoś tam, w repozytorium też jakimś tam, na takim a takim nodzie. Tak to funkcjonuje u nas na tą chwilę. Jesteśmy z tego całkiem zadowoleni, bo dało nam to możliwość przede wszystkim bardzo szybkiego tworzenia webów, nowych compute nodów, bo doklejenie kolejnej porcji tak naprawdę webów to jest godzina roboty, zamówienie maszyn, uruchomienie, powiedzenie hej, teraz tu będą nowe questy, kod się deployuje, trwa to bardzo szybko. I to było fajne, bo tak naprawdę była to ścisła współpraca z zespołami deweloperskimi, no i wspólny projekt, który się udał, z którego ja jestem osobiście bardzo zadowolony. No ale tak, wróćmy do naszej premiery. Nasz dzień zerowy, sądny dzień, umowa była prosta, startujemy o północy. Co musimy mieć? Przede wszystkim musimy mieć dashboardy, te, o których mówiłem na samym początku, czyli co chcemy rysować. Interesuje nas CPU idle, tylko tym tak naprawdę jesteśmy zainteresowani, czy dane nody nie są zajeżdżane. Operacji bazodanowych tak naprawdę nie mamy jakoś super dużo, co możemy, cache'ujemy. Tak jak Maciek powiedział, w cache'u u nas mieszka bardzo dużo, dzięki czemu zyskujemy bardzo dużą ilość operacji na sekundę per node, no ale jednak to było mało dla tej ilości kilkuset tysięcy osób, które będą chciały przyjść. No i chcemy mierzyć przede wszystkim ten CPU, chcemy mierzyć łącza, chcemy mierzyć na jaką ilość aktualnie zalogowanych albo używających naszej platformy użytkowników to się przekłada, by też poznać próg jej wydajności. Baliśmy się najgorszego tak naprawdę, że w momencie uruchomienia Wieśka, Wiedźmina, jak zwał, tak zwał, nasza infrastruktura krótko mówiąc wybuchnie, bo te jednak kilkaset tysięcy osób to jest jedna wielka niewiadoma, zwłaszcza, że też nie robiliśmy tego wcześniej, więc tym bardziej podwójna niewiadoma. No i właśnie, dzień próby. Tak mniej więcej to wyglądało na wstępie. Wygenerowaliśmy prawie 600 gigabitów ruchu. Dla porównania Plix w święta na przykład generuje niecałe 400 coś gigabitów ruchu, co można powiedzieć, że jest całkiem ciekawym wyzwaniem, zwłaszcza, że jest to jeden duży, podkreślam, duży plik, który jest dystrybuowany na całym świecie. I to było całkiem ciekawe. Pewnie może zapytacie, czym jest ruch wcześniej. Ten ruch wcześniej to jest ten tak zwany preload. Jak widać, też już to były grube gigabity ruchu. I gdyby nie ten preload, to właściwie nie wiadomo, co by się stało o tej północy, bo to najprawdopodobniej by nikt tego nie wytrzymał. Tak, co do łącz. Jeszcze raz. Tak. Tak, tak, tak. To są początki. Okej. Ojej, mam trudne animacje. Tak mniej więcej w skrócie wygląda wycinek dashboarda, paru elementów jakiś. Widać idle, które znacząco zaczyna sobie gdzieś tam w dół spadać. Widać. Bałem się, że będzie widać nazwy nodów, ale tu prawie nic nie widać. Okej, ale coś widać, że coś poszło w dół. Uwierzcie mi, to jest obciążenie procesorów, no poszło w dół. Ale wbrew naszym obawom nie poszło na tyle dużo, żebyśmy się musieli w ogóle obawiać, żeby cokolwiek się nam wydarzyło złego. Pomimo tego siedzieliśmy w sumie wtedy w firmie, nie pamiętam, do trzeciej, czwartej w nocy. Chyba do czwartej, ale już od drugiej piliśmy szampana, więc... Tak. Kolejne 2 godziny to nie była praca. Tak, kolejne godziny to już jest różnie z pamięcią. Ja wyszedłem o czwartej. Tak.
Tak mniej więcej w telegraficznym skrócie wyglądał wykres użytkowników, którzy się do nas logowali. Jak widać, dużo, dużo, dużo wcześniej były to, tu jest skala, tu jest jakieś mniej więcej chyba 200 albo 300 tysięcy, tu jest 500, potem to gdzieś tam trochę to poszybowało, tu są uśrednienia tak naprawdę. I widać, że już tego samego dnia, od godzin porannych, może odsłonię, bo zasłaniam, były to dziesiątki tysięcy, które no, poszybowały potem pod setki tysięcy, więc są to liczby całkiem ciekawe jak na rozwiązania webowe. To jest jedna doba. I to jest ten ząbek z tym activation patchem. I uśrednienie do godziny chyba. Tak, więc. Tak. To jest uśrednienie, więc to też jest trochę wypłaszczone. I też ciężko mi powiedzieć, bo te dane wyciągałem jakiś czas temu, parę dni temu dokładnie, jak tworzyłem tą prezentację. I nie wiem, jaki jest algorytm uśredniania. Proszę? Że tego nie powinieneś mówić, że robiłeś prezentację kilka dni temu. Ale kilka dni temu się dowiedziałem, że będę ją robił. Okej. Tak. Kolejną rzeczą, którą mamy dla was przygotowaną, to jest szybki, krótki filmik z YouPorna, czy z YouTube'a. Tak. No i to chyba tyle, co miałem do powiedzenia. Mamy dla was, albo może Maciek powie. Tak, ja ściągnąłem już mikrofon z prostego powodu, nas jest dwóch. Zaraz będą pytania, jeden powędruje do was, tym będziemy się wymieniać. Chciałem was zachęcić do pytań i powiedzieć, że no, jesteśmy platformą dystrybucji gier, więc chcemy też te gry dystrybuować tutaj. I dla was mamy gry. Gry niespodzianki. Jak chcecie dostać, to prosimy zadawać pytania. Tak, tak. I pięć. Zacznijmy od pięciu najciekawszych pytań. Każdy z tych pytań dostanie gry. Jak będzie ich więcej, to pomyślimy, może będzie tego więcej. No dobra, to ja zacznę pytania, tak? Ale zaczniemy. Chcecie tylko pięć? Niech porządek stanie się porządkiem, czyli niech będzie słowo pytania. Jestem bardzo ciekawy, dlaczego patche do Wiedźmina na PlayStation tyle ważyły. Każdy kolejny ważył kilka razy więcej niż poprzedni. Czy to jest kwestia kontentu, czy kwestia tego, że... Pytanie zaliczone, ciekawe, ale pytanie jest nie do końca do nas tak naprawdę, bo pamiętajcie o tym, że my dystrybuujemy grę, my jesteśmy odpowiedzialni za jej dostarczenie, ale jest jeszcze ktoś równie ważny, jak nieważniejszy w tym procesie, czyli twórca gry. I to też tam dużo zależy. Myślałem, że to właśnie mowa też o tym jednym wielkim pliku, gdzie patchowanie nie było ogarnięte i po prostu doszła dystrybucja całości od zera. Te patche były duże, niezależnie od dystrybucji, formy dystrybucji, nie tylko na naszym serwisie były takie duże. Jak dam przykład PS4 albo Xboxa, tam te patche też miały tyle gigabajtów. Wynikało to z tego, że gra, żeby działała tak płynnie, bo nie ma co ukrywać, Wiedźmin gra działa naprawdę nieźle i wygląda nieźle jak na wymagania, które ma, więc żeby to działało dobrze, to deweloperzy wymyślili, że część danych świata będą komputować przed stworzeniem do jednego pliku takiego kaszującego, którego mieszają na dysku. No jak plik kaszujący jest tworzony, to za każdym razem tworzony jest inny. I ten plik kaszujący był podstawą tych wielkich patchy. Po jakimś czasie udało się rozwiązać ten problem i ten plik zniknął, a gra została z dobrą, stabilną wersją. Ale to Tak, więc to był ten problem. To ja jeszcze szybko jedno już oddaję. Wiadomo jest, że w informatyce są dwa trudne problemy do rozwiązania. Ja nie mogę się doczekać. Nazwy zmiennych i inwalidacja cache'a. O Jezu, co ty do mnie mówisz? Rozwiązujecie jakkolwiek problemy odświeżania cache'y, czy to obsługują wasi... Chyba jednak muszę oddać mikrofon. Czy to obsługują wasi operatorzy, z którymi współpracujecie, czy zapominacie, te dane są tam na wieki, póki nie padną? Już, tak? Dobra, więc powiem, odpowiedź jest też złożona, nie jest taka oczywista. Dla części danych mamy cache po prostu krótki. Bo tak naprawdę, jeżeli się ją zastanowić, to często cache sekundowy od cache'u godzinowego nie różni się zbytnio dużo. Tak? Bo on różni się tylko tym, że trzeba się o coś spytać 3600 razy zamiast raz. Tak? To nie jest dużo. Jeżeli więc skrócimy cache do minuty, powiedzmy, cache minutowy, to często nie warto jest inwalidować cache, bo zanim ta operacja się wykona, to ten cache straci ważność.
Więc jeżeli stosujemy ADN-y, na przykład i mamy cache na minutę, to jest bardzo częste rozwiązanie, to przez tę minutę ADN nas kryje i mamy tylko przez całą minutę mamy słownie jeden request do naszych backendów, jeden. Więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że cache'ujemy poprzez wersjonowanie. Czyli każda nowa wersja pliku to jest zmiana jego nazwy. To jest kolejna rzecz. A jeżeli chodzi o zmianę w locie na zawartości pliku, który jest rozpropagowany na całym świecie w popach jakiegoś CDN-a, to słuchajcie uważnie, nie róbcie tego. Ja tylko chciałem dodać jedną rzecz, ponieważ o tym nie powiedziałem. Czym jest ADN? To jest Application Delivery Network, które jest tak naprawdę przedłużeniem aplikacji i warstwą kontrolną dla cache'u Akamai i Shkasta za pomocą tych load balancerów i różnych generowanych nagłówków sterujemy wyższe warstwy. Czyli właśnie Akamaja, cache i tak dalej. Cache'uj coś dłużej, inwaliduj, lokalizacja, cokolwiek. Okej, okay, dzięki. Nie, ja mam szybkie. Ja mam szybkie. Dlaczego używacie, dlaczego nie rozważyliście użycia na przykład torrentów do dystrybucji, tak jak to robi Blizzard? Przez jakiś czas rozważaliśmy tę ewentualność. Więc była taka ewentualność i myśleliśmy o tym, ale też szczerze mówiąc nie odpowiem na to pytanie, tak? Nie pamiętam jaki był wymysł, ale dwa lata temu myśląc o tym o systemie, od tego zaczęliśmy i odrzuciliśmy ten pomysł. Bo to lameriada. Ja mam takie dosyć podchwytliwe pytania, może takie zaskakujące. Skoro dystrybuujecie tak naprawdę gry, czyli programy tak naprawdę, czy w jakikolwiek sposób sprawdzacie, czy ktoś wam nie podrzuca zgniłego jaja, czyli jakiegoś malwara, jakiegoś tam trojanka i tak dalej. Pytanie jest dobre. Bo tak naprawdę za chwilę, moment możecie się być dystrybuatorem na przykład ROMware, czy jak to się tam fajnie teraz nazywa, tak? Ransomware, o dzięki. Tak to fajnie się nazywa, tak? Odpowiedź jest dużo prostsza. Tak, odpowiedź jest dużo prostsza i nie jest aż tak skomplikowana technicznie. Przede wszystkim my nie wydajemy gier przypadkowych. Mamy umowy z osobami, które dystrybuują gry i osoby, które dostarczają nam gry, mają jakąś pewną umowę z nami podpisaną. To jest pierwsza rzecz. Kolejna rzecz jest to, że my segregujemy wydawców gier. Nie wydajemy wszystkich gier. Są inne platformy dystrybucji gier, pewnie znacie, które dystrybuują gier więcej niż my, ale oni nie sprawdzają, co się do nich wrzuca. Oni po prostu wydają, co leci i za to się płaci. U nas jest troszkę inaczej. To po pierwsze. A po drugie, oczywiście mówiłem o tym, że dajemy deweloperom możliwość. Właśnie do tego wrzucenia piję, gier. Że kto, tak, ale nagle deweloper traci kontrolę, bo miał coś niechcąco na swoim komputerze, tak? I tak naprawdę te coś niechcąco już poszło dalej, ktoś zna login, hasło, nie wiadomo, API, cokolwiek, tak? I puszcza wam zgniłe jajko w międzyczasie, tak, i to chwila, moment, 5 sekund mówiłeś, tak, fik, jest na całym świecie. Tak, to przede wszystkim skanujemy te dane i staramy się te dane jakoś zweryfikować, oczywiście w takim formacie, który możemy, lokalnie między momentem dostarczenia, ale jednak większość gier nie jest dostarczonych automatycznie jeszcze. Na razie to są bardzo konkretni, bardzo solidni, a reszta gier przychodzi przez nasze QA, czyli gra trafia do nas, my ją sprawdzamy, a potem ją wrzucamy. Trzy dni wzięły się oczywiście z faktu fizycznego dystrybucji gier, ale także z tego faktu, że trzeba je po prostu zweryfikować. Czyli jakieś sumy kontrolne, bla, bla, bla. Tak. Okej, dzięki. Zaliczone, trzecie. Halo? Dobra. Ja mam takie pytanie na same te 200 serwerów, bo tam mówiliście, że ich było, nie wiecie dokładnie jakie to były, ale jakieś parametry techniczne tych serwerów, czy to było 200 Raspberry Pi, tak jak to dzisiaj padało, czy... To było 200 Commodore 64. A, spoko. Spiętych w klaster obliczeniowy, infinibendem. Nie, żartuję oczywiście. Tak, to nie, tak, z guzikiem turbo. Przede wszystkim te serwery to była platforma oparta o procesor Intela, pojedynczy procesor z 8 rdzeniami, 16 w HT i 16 GB pamięci per jeden taki dedyk, tak naprawdę. Nie potrzebowaliśmy więcej.
Z tego względu też to było tanie, łatwe w zamówieniu, bo to nie było nic wyjątkowego tak naprawdę. Nie używaliśmy tam SSD-ków czy czegoś podobnego. Okej, okay, dzięki. Takie pytanie, nie prościej wam było schować się za DDoS-em, tak jak Sony w każde święta, niż starać się tak bardzo? Że to tak oczywiście pół żartem. No bo Sony ma zawsze problem, tak? Dzieciaki rozpakowują PlayStation, odpalają gry, łącze 60 megabitów w domu, a nie da się w NFS-a pograć. Czy to jest po prostu inna skala zupełnie? Znaczy, czy Sony ma po prostu więcej tych dzieciaków niż jak wydaliście wieśka? Nie wiem, czy więcej dzieciaków, ale pamiętaj o tym, co powiedziałem na początku, że naszym korowym założeniem było to, żeby odseparować mocno to, co my robimy, od tego, co robi Cloud Storage. A korzystamy z takich Cloud Storage, że one muszą sobie z tym poradzić. Jeśli radzą sobie z takim rzeczą jak wydanie na przykład nowego softu do Apple'a tego samego dnia, albo dystrybucji wszystkich patchy do Windowsów, to pewnie my też jesteśmy w ich zasięgu, tak? Delikatnie rzecz ujmując, więc... Czyli po prostu Polak potrafi, jest lepszy od Sony. Może inaczej, no może po prostu nie spotkaliśmy się z tymi problemami, ale jak na razie jest nieźle, tak, dzięki. Dobra, dzięki. Zatem ja mam takie pytanie, ponieważ żebyście mogli tak pić sobie tego szampana i rozkoszować się tymi widokami, no to musieliście w jakiś sposób zbierać te dane z waszej infrastruktury, czyli ją monitorować. I mam takie pytanie właśnie, czym to robiliście i czy to było coś agentowego? Pokazywałeś tam Kibanę właśnie, więc... Tak, to była Kibana. Działa, dobra. To była między innymi Kibana, to był Grafit. Aktualnie wdrażamy Influxa. Metryki dystrybuujemy bądź aplikacją, bądź poprzez StatsD, bądź pchamy bezpośrednio plainem, bezszczelnie w load balancery przed grafitami. Do zbierania metryk tak naprawdę systemowych używamy Diamonda. Taki projekt Pythonowy, bardzo dużo pluginów ma i w sumie działa bardzo dobrze. No i tyle. A używacie jakiejś platformy takiej Big Data do analizy tego, co na bieżąco u was się dzieje w infrastrukturze, czy nie? To jest kolejne bardzo dobre pytanie. Zapisujemy. Nie. Oczywiście to byłoby kłamstwo, gdybym powiedział, że nie. Używamy pewnej platformy. Może nie jest to Big Data na skalę Big Data, czyli taki klasyczny Hadoop, klaster, tak, ładnie, ktoś się tam loguje, wykonuje trudne zapytania, otrzymuje dane, finanse podskakują i tak dalej, i tak dalej. Z accessem. Nie porównuj nas do siebie. Chlast. Dobrze, więc tak, mamy big data w trochę innej skali, mniej danych mielimy tak naprawdę, mniej danych mamy do przemielenia, aplikacje są pisane bardziej świadomie z punktu widzenia przekazywania metryk big datowych, choć takie nazwę, dzięki czemu ich obróbka jest możliwa przy pomocy MySQL-a, Redisa i paru innych sprytnych tuli. Okej, dzięki. To ja takie jeszcze pytanie. Najpierw te maszyny, które wypożyczaliście, to były tylko w Warszawie, czy tam ogólnie w Polsce tylko jedno centrum było, że obsługiwaliście, czy to było gdzieś rozproszone po świecie też? Też fajne pytanie, podoba mi się. To było w tym samym tak naprawdę centrum danych. Nie, to nie było w Piasecznie. To było na Grochowskiej. O, wszyscy znają, tak. Firma A, tak. Było? No ja, zdradziliśmy się, Maciek. Następnym razem będzie lepiej. Dobrze, komora B, rząd czwarty, tak? Chyba tak. Szafa, no tam któraś. Żartuję.
Nie wiem, która szafa tak naprawdę, nie pamiętam, która komora, bo to jest właśnie chmura, tak, skalujemy się w chmurze i tak dalej. Nie, jeżeli chodzi na poważnie, jeżeli chodzi o nasze serwery, te dedyki, które kupowaliśmy wtedy na czas promocji, znajdowały się tak naprawdę w obrębie jednego kampusu, czyli opóźnienia pomiędzy compute nodami a tym mięsem, czyli bazą danych, cache czy potencjalny storage z jakimiś obrazkami lokalny, znajdował się tak naprawdę na terenie jednego LAN-u, gdzie opóźnienie sięga maksymalnie, nie wiem, 1 milisekundy, może 2 milisekund. Jeszcze jedno pytanie. Tak tam było, mówiliście, że ten klient Go Galaxy jest na C++, no ale tam przy okazji zobaczyłem, że używa Chromiuma. No i tak pytanie, ile z tego to jest tak naprawdę w C++, a ile to jest tak naprawdę strona wyświetlana wewnątrz tego programu? Nie potrafię odpowiedzieć na pytanie procentowo, tak? Musiałbym policzyć linijki kodu i powiedzieć, kto ma przewagę. Ale tak, generalnie założenie tej aplikacji jest właśnie takie, że nie chcemy swojej pracy powielać i marnować. Halo, tak. Tak, to nie chcemy swojej pracy powielać. Mamy deweloperów, którzy robią stronę gog.com, więc chcemy te same elementy, te same moduły wręcz używać także w kliencie, więc faktycznie tak jest, że to jest bardzo duża część, jest embedowana i jest to po prostu klient oparty o JavaScript i HTML i to jest bardzo dobre, ponieważ on działa także offline, czyli ten kod razem z instalatorem dostarczamy także graczom JavaScript i HTML od razu. Czyli to nie działa w ten sposób, że jak nie ma internetu, to nie ściągamy rzeczy i nie działa, tak? Tylko to po prostu jest w taki sposób zrealizowane. Mamy te same elementy na świecie webowym oraz świecie desktopowym. Dzięki. Ja mam pytanie w sensu stricte techniczne do serweru, bo kiedy była premiera, to mówiliście, że wynajmujecie serwery, przestrzenie, pamięć, moc i tak dalej. Nie prościej byłoby się całkowicie przenieść do chmury z tym wszystkim, biorąc jeszcze pod uwagę, że sami mówicie, że wasz ruch zewnętrzny, jeżeli chodzi o sieć, to są megabajty w dzień normalny, tak? Macie sprzęt tani, bo tak było wprost mówione. Macie bardzo dobrą przepustowość między szafami, bo 2 gigabity spięte w bonda to jest dość dużo. 10, tak? Między szafami 10, między nodami jest pojedynczy. No tak. Czy po prostu niewygodniej byłoby to wszystko przenieść do jakiejś chmury, nawet w sensie takim nawet nie serwisu, a samych serwerów? Tak, to jest dobre pytanie. Rozważaliśmy to oczywiście na samym początku jako opcję z punktu widzenia pieniędzy, performance'u, obecności na różnych regionach świata. Fajnie byłoby chyba serwować stronę ze Stanu. Ale co nam wyszło? Smutne obliczenia pokazują tą jedną rzecz, że zakup serwerów dedykowanych, gdzie mamy pewność, co kupujemy przede wszystkim, jaki to posiada procesor, ile pamięci, z punktu widzenia dedykowanego do serwerowni i włożonej blachy, dać ci 100% pewności, co masz. Versus wynajęcie też dedyka, też masz 100% pewności, co kupujesz. Przy chmurze szeroko pojętej, chyba u wszystkich dostawców tak naprawdę, nieważne, czy są duzi, średni, mniejsi, tej gwarancji nie masz. Oni nie gwarantują tak naprawdę nic, a chargują cię za wszystko, za zalogowanie się na SSH, za każdy request, za każdy ruch wchodzący, wychodzący i tak dalej, i tak dalej. A oprócz tego nigdy nie masz gwarancji, jak aplikacja performuje per node. To jest bardzo dużym ograniczeniem. No a kolejna rzecz to jest kasa. Prawdę powiedziawszy, nie opłaca się na tą chwilę w naszej skali chyba pakować chmurę szeroko pojętą. No i już. To jeszcze kontynuując to pytanie. Jeśli pozwolisz, to jeszcze dodam rozwinięcie tego wywodu. Przede wszystkim kasa. Przede wszystkim kasa. Jeszcze raz kasa. Taka jest prawda. I pamiętaj o jednym, że nasz codzienny piki, czyli dzienny i wieczorny pik, nie różni się bardzo od siebie. Dla nas pikiem to jest wydanie Wiedźmina, wydanie jakiejś nowej wielkiej gry jak Dying Light. To jest pik. Do takich pików się szykujemy i dla nich stawiamy serwery w cloudzie. Do nich dokupujemy clouda i potem oddajemy po tygodniu czy tam po kilku dniach. Czyli używamy jednego i drugiego rozwiązania,
ale tą stabilną, mocną bazę, która pozwala nam prowadzić biznes, finansowo się opłaca mieć u siebie, po prostu. Kontynuując jeszcze jedno. Było powiedziane, że serwery, że tak powiem, pizze, tak, 1U, bo są tanie. Natomiast jeżeli chodzi o cały sprzęt połączeń międzysieciowych, one też nie są tanie, a przy pewnej skali się bardziej już opłaca jednak te blady i szasi i inne tego bardziej takie skompresowane rzeczy. Więc pytanie, dlaczego niedługo okresowo, a teraz jest akurat bardzo zły czas na kupowanie szasi, bo wszystkie się kończą modele, to akurat wiem. Więc przyszłościowo tak patrząc, no dlaczego nie jednak bardziej zwarte rozwiązania niż takie kablorzędne. Zresztą sam powiedziałeś na początku, czy tam w jakimś momencie, że psują wam się kable. No tam nie ma kabli. 100% zgody z tobą, jeżeli chodzi o kwestię okablowania, ale to jest chyba jedyny problem pizza boxów tak naprawdę. Jeżeli chodzi o blady, przede wszystkim wskazuje się na stricte wendorowe rozwiązanie. Do blada nie włożysz nic innego niż przewidział producent. To jest bardzo ważna rzecz. Switch do blada kosztuje 3 razy tyle, co normalny switch i to tak, różnie bywa. Oni ci tanio sprzedadzą procesory, dyski, pamięć, nody, obudowę, po czym ci powiedzą, że switch kosztuje bańkę, po prostu, koniec. I jesteś na to skazany, a potem jeszcze, żeby było weselej, jeżeli chcesz update, bo jest bug w softcie, to chcą od ciebie kasę za update'y. To jest, no niestety, tak ten świat jest skonstruowany, że nie ma idealnych rozwiązań. Oni mówią, że to jest idealne rozwiązanie, oczywiście, bo mają z tego pieniądze. Nie po to są wymyślane nowe właśnie blady, chassis, wszelkie różne nowinki komunikacyjne między serwerami, czy jakieś wewnętrzne infinibendy, różnego mezaliny, to się chyba w HP nazywa, jakieś szyny komunikacyjne. To jest fajnie, fajnie się ogląda slajdy z tym, ale jeżeli chodzi o codzienność tak naprawdę, to się po prostu nie opłaca. To jest za drogie i to żre jeszcze więcej prądu. Polemizowałbym, ale dzięki. Okej. Ja mam takie pytanie, jeśli chodzi o oprogramowanie na samych serwerach. Teraz bardzo popularny jest KVM, ewentualnie jakiś VMware. Dlaczego akurat Xen? Nie umiemy KVM-a. Okej, okay, ale chodziło mi bardziej dobiera się... Dobrze, jak chcesz, to mogę rozwinąć twoje pytanie, czy moją odpowiedź tak naprawdę. Dlaczego nie KVM, dlaczego nie VMware? Innych rozwiązań nie znamy. Nie mieliśmy tak naprawdę czasu na to, żeby porządnie wygrzać jakiekolwiek inne rozwiązanie poza Xenem, którego znamy, po prostu. Wygrzać, przez wygrzanie rozumiem sprawdzenie na placu boju. Na placu boju tak dużym, jak była ta premiera tak naprawdę. Nie wiemy, jak się zachowa maszyna, ile zje przerwań, ile zje czegokolwiek tak naprawdę, a to już znaliśmy. Wiedzieliśmy, że przerwania sieciowe nie urosną, wiedzieliśmy, że IO wait na dyskach nie urośnie, że nie będziemy mieli różnych dziwnych loków. Pamiętajmy też o tym, że KVM działa w user space'ie. Tam się może wydarzyć dużo ciekawostek. VMware'a tak naprawdę nigdy nie dotykałem, ale podobały mi się ich truskawkowe panele. Klikam banana, maszynka się tam przenosi. To jest w sumie urocze, podoba mi się to. Pod spodem jest pewnie sporo basha i tam innych tej magii DevOpsowej, którą pewnie wszyscy znacie z codzienności, więc umówmy się. VMware odpadł, bo kosztuje za dużo, a KVM po prostu nie znaliśmy. Jeszcze takie pytanie, czy stosujecie jakieś gotowe rozwiązanie typu Xen Server, czy sami modujecie te systemy, w sensie dodajecie do Debiana na przykład do kernela właśnie moduł Xena? W którą stronę idziecie? Czy jakby korzystacie z tego gotowego rozwiązania, czy macie jakieś swoje niestandardowe? Korzystamy z gotowego rozwiązania darmowego. Kompletnie nie mamy potrzeby używać rozwiązań płatnych. Może dlatego, że ich nie znamy do końca i nie wiemy o jakichś pewnych funkcjach typu Xen Motion albo coś podobnego, aczkolwiek próbujemy tego używać.
gdzieś tam migrujemy, przenosimy, kopiujemy dyski wewnętrzne itd., itd. Szybciej tak naprawdę jest nam postawić nową maszynę bez bajerów w stylu przenieś, rozszerz, dodaj. Szybciej po prostu ustawiamy nowe nody niż używamy różnej no, takich podotryskowych funkcji. Okej, okay, dzięki. To ja zrobiłem. Zakończmy pytaniami już w kuluarach. Dobrze. Dzięki. Dzięki.